Siemanko ludziska, z tej strony Mecu, witam was w pierwszym odcinku z przebudowy do chwały Ajaxu Amsterdam. Zaczynamy kolejną serię i tym razem cel jest zdecydowanie bardziej ambitny. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W prawdziwym życiu nawet zwycięstwo w Lidze w obecnym sezonie Ajaxowi Amsterdam nie grozi. Są w pierwszej piątce, ale strata do PSV Eindhoven jest tak olbrzymia, że szans na mistrzostwo nie mają żadnych. W zimę dokonali naprawdę interesującego transferu, pozyskując Jordana Hendersona, ale w tej serii go nie będziemy mieli. No bo to by było po pierwsze za duże wzmocnienie, po drugie nie było go na początku sezonu, a po trzecie mam inny pomysł na budowanie tej drużyny. Zdecydowanie w oparciu o młodych piłkarzy. W tym materiale wiadomo jeden sezon, a od drugiego sezonu, czy od drugiego, przepraszam, materiału, będą już dwa sezony na odcinek. Bo naszym celem jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a teraz gramy w Lidze Europy, więc w pierwszym sezonie na pewno nie uda nam się wszystkich celów spełnić. W drugim też będzie to ekstremalnie trudne, bo tą drużynę trzeba stopniowo budować, żeby stała się europejską potęgą z najpiękniejszych swoich lat. No i tutaj fajnych trenerów udało mi się zatrudnić, dzięki czemu tak naprawdę będzie nam łatwiej. Miejmy nadzieję o rozwój bardzo utalentowanych piłkarzy, chociaż ten skład moim zdaniem wymaga wzmocnień, ale już ma mocne podwaliny, żeby móc rządzić na rynku holenderskim, a w przyszłości europejskim. Zobaczmy, jakie są cele na ten sezon i jak to wszystko się prezentuje. Sukces międzynarodowy, ćwierćfinał Ligi Europy, tutaj półfinał Oranje Becker, no i do tego zwycięstwo w Eredivisie. Da się zrobić, 29 milionów budżetu, ale musimy na pewno kogoś sprzedać i jest to Chuba Akpom. Totalnie nie pasował do mojej koncepcji, sprzedany za 10 milionów do Eintrachtu Frankfurt. Pieniądze zawsze się przydadzą. No i teraz już mamy 37 milionów, więc czas na zakupy. I to nie na jedną pozycję, potrzebujemy na pewno bramkarza, środkowego pomocnika, no i kogoś na lewą stronę pomocy. I zaczynamy zabawę. Andrew na sam start, za niecałe 10 milionów, kupiony z Gilvan Sound, bramkarz z Ligi Portugalskiej, rodem z Brazylii. Może być naprawdę świetny na tej pozycji. Baturina do środka pola, 12,5 miliona kupiony z Dinama Zagrzeb, dołączy do Shutalo, który będzie szefem naszej defensywy. I oby to wszystko dało dobre rezultaty. Velasco, 11,5 miliona kupiony z FC Dallas. I to może być piłkarz naprawdę świetny w promocyjnej cenie, któremu pozycję zmieniamy na lewe skrzydło i oby stał się gwiazdą Ligi Holenderskiej. I tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Przekonajmy się. Feyenoord Rotterdam, czyli obecny mistrz Holandii. Patrzymy na raport przedmeczowy, ich skład naprawdę prezentuje się dobrze, mimo iż już tam nie ma Szymańskiego. Przejdźmy zatem do meczu. Tutaj będzie oczywiście szybka symulacja. I w tym spotkaniu pierwszym przegrywamy 2-1 Stengs i Zeruki, bohaterem Feyenoordu. A jako że Ajax lubi stawiać na młodych piłkarzy, zatrudniamy skauta. I to skauta z najwyższej półki, 5-5. De Jong do PSG, Silva do Juventusu i Rodrigo do Liverpoolu to były najgłośniejsze transfery, jeśli chodzi o letnie okno. U nas też się sporo działo, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Marsylia, Brighton i AEK Ateny to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Europy. Remisujemy na start z Marsylią 2-2, więc jest to przyzwoity początek. Następnie 3-0 z AEK Ateny, to już była różnica klas. I teraz starcie z Brighton 2-0, no nie spodziewałbym się aż tak łatwego zwycięstwa, ale to na pewno cieszy, 2-1 w meczu rewanżowym. Tak jest, Ajax idzie po swoje. Ale to jeszcze nie koniec zmagań, 2-2 z Marsylią, więc mamy patent, żeby nie przegrywać z tą drużyną, Berkis i Broby naszymi bohaterami. Po 15 kolejkach jesteśmy zdecydowanym liderem Eredivisie, drugie miejsce PSV Eindhoven, trzecie Twente, na czwartym miejscu AZ. No i zobaczmy też ostatnie miejsce, Volendam, 8 punktów na koncie. No a nasz podstawowy skład prezentuje się bardzo dobrze. 2-2 w ostatniej kolejce z AEK, do tego kontuzja Ręcza. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale na szczęście zawodnik wypada tylko na 7 tygodni, mogło być gorzej. A w fazie grupowej pierwsze miejsce, takie jest, druga Marsylia. AEK Ateny spada do Ligi Konferencji, Brighton żegna się z rozgrywkami. A w rundzie wstępnej tak prezentują się poszczególne pary. Bergwijna za to sprzedajemy do Lazio. Domagał się transferu, nie chciałem go trzymać na siłę. Niech mu się wiedzie w nowych barwach. I teraz mamy prawie 30 milionów do wydania. Więc może kupimy. Wytypowałem tutaj Fermerena. Utalentowany belgijski środkowy pomocnik. Kupiony za 15 milionów. No i to może być naprawdę świetna inwestycja do środka pola, która będzie się spłacać i to latami. Zmieniamy pozycję z defensywnego pomocnika na środkowego pomocnika. I dzięki temu zyskuje 1 punkt overalla. Chrystona wypożyczamy do Galatasaray. U nas nie ma szans na grę. A tam może dostać swoje okazje. No i zatrudniamy drugiego skauta 5-5. Spokojnie, tamci skauci też pracują, ale na razie bez jakichś fenomenalnych rezultatów. Gortera wypożyczamy do Stade Rennes. Nie miał prawie szans na grę, więc po co ma się marnować? Niech się rozwija. Michuj wypożyczamy do Twente. Tam ma zdecydowanie większe szanse na grę. No i koniec zimowego okna.
U nas o dziwo były transfery, bo wiecie, że u mnie to nie jest standard. A Salah do Arsenalu, Stones do Aston Villa i Lazari do Wolverhampton to były najgłośniejsze transfery zimy. No i teraz przygoda w Orealnie Becker. Nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie, za to w rundzie drugiej, jak nam poszło, wygraliśmy z Fortuną Sittard, w ćwierćfinale z Heerenveen, w półfinale przegraliśmy z Feyenoordem, no i finał wewnątrz rotterdamski. No i teraz wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, jest to zawsze ważne w Ajaxie. Trafiło nam się kilku przyzwoitych juniorów, którzy nie wskoczą oczywiście do podstawowego składu, ale mogą powiększyć szeroką kadrę. No i kto wie, może w przyszłości będą stanowić się naszej sile, a zadanie z dziecinną łatwością udało się wykonać. No i tutaj widzimy, Stefan de Jong wykazuje wielki potencjał, to na pewno cieszy i oby go zrealizował wyniki rundy wstępnej. Marsylia pokonała choćby Bragę, w 1/8 gramy z Realem Betis, więc nie jest to łatwe losowanie. Remisujemy w Hiszpanii, oj, będzie ciężko w rewanżu, ale damy z siebie wszystko. I jak nam pójdzie, wygrywamy po karnych, tak jest wojna nerwów, wygrana przez Ajax Amsterdam. Choćby Sparta Praga eliminuje Borussię Dortmund, no łowcy pucharów to nie są. A w ćwierćfinale trafiamy na West Ham. Czyli w sumie jeszcze gorzej. Jeronimo Rulli sprzedałem do Fiorentiny. Będą pieniądze na przyszły sezon, a taki zastrzyk gotówki zawsze się przyda. No a Argentyńczyk oczywiście szans na grę nie miał żadnych. Wygrana z West Hamem 2-0, tak jest. Zmierzamy pewnie ku półfinałowi i to się udaje. Jesteśmy w półfinale Ligi Europy. Ajax Amsterdam idzie jak burza, jest tam Roma, Liverpool i Marsylia. A kto będzie naszym rywalem? Marsylia. Jest to naprawdę dobre losowanie. 7 punktów przewagi po 30 kolejkach nad PSV Eindhoven. Oni do tego mają jedno spotkanie rozegrane więcej. Więc tutaj Mistrzostwo Holandii stoi przed nami otworem. A na dnie Heracles Almelo. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, rozwija się tak jak powinien. Porażka 1-3 z Marsylią. Mówiłem coś o dobrym losowaniu? No właśnie, to by było na tyle. W ostatniej kolejce pokonujemy Utrecht 3-0, co Ajax Amsterdam. Dzięki czemu Ajax zapewnia sobie mistrzostwo, 10 punktów przewagi nad PSV Eindhoven. AZ na trzecim miejscu, czwarty Feyenoord, piąte Twente Enschede. No i jeszcze patrzymy na dolne rejony ligowej stawki. Na ostatnim miejscu Heracles Almelo. Lang został najlepszym strzelcem, chociaż Berkis był naprawdę bardzo blisko. Jeśli chodzi o najlepszego asystenta, kto tam będzie? Berkis tutaj już rządził 10 asyst, a Noppert wraz z Andrew mają najwięcej czystych kąt. Wygrana w rewanżu z Marsylią, ale to niewiele zmienia. To oznacza, że przegrywamy w półfinale Ligi Europy. Mieliśmy na nich patent w fazie grupowej, ale jak Roma zmiażdżyła Liverpool, wow. I to Roma z Marsylią zagrają w wielkim finale. No a my możemy świętować Mistrzostwo Holandii. Udało się zdobyć ten tytuł. Wiadomo, szkoda trochę porażki w półfinale Pucharu Holandii, bo mogliśmy mieć spokojnie 2 trofea chociaż. A tak musimy się zadowolić jednym, ale jak na pierwszy sezon przebudowy do chwały, każde trofeum trzeba traktować jako sukces. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy rozwinęło się fenomenalnie. Choćby Hato, Baturina, Ferman, Schutalo. No w sumie ciężko tutaj wymienić kogoś, kto się nie rozwija. No szybko pójdzie Berkis. I może Sosa. No i to w sumie tyle. A reszta piłkarzy naprawdę poczyniła fajny progres. No i tutaj widzicie, po 49 występów sporo piłkarzy, najwięcej bramek Berkis, drugi Broby, trzeci Velasco, a w asystach rządzi Berkis, drugi Baturina, a trzeci Taylor. I teraz mogę wam zaprezentować, jak wyglądały statystyki poszczególnych piłkarzy. Jeśli ktoś was konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać filmik i przyjrzeć się statystykom tego piłkarza. Dzięki temu, że zdobyliśmy Mistrzostwo Holandii, mamy zapewnioną grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, więc może powalczymy o tą Ligę Mistrzów już w drugim sezonie, kto wie. Z takim składem będzie ekstremalnie ciężko, ale na pewno chcemy powalczyć o podwójną koronę w Holandii, no bo to musi być cel na następny sezon. Skoro już jesteśmy mistrzem, to w następnym sezonie trzeba poczynić progres. No i podwyższamy też pensję z 25 tysięcy na ile? Na 38 i to się nazywa dobra zmiana. No i teraz możemy przejść dalej i zobaczyć powołania na Mistrzostwa Europy. Belgowie, Chorwaci i Holendrzy. To są kadrowicze z Ajaxu Amsterdam. No i teraz puchary, których nie wygraliśmy, a trochę ich niestety będzie. Zaczynam od Oranje Becker dla Feyenoordu, pokonali Excelsior w wielkim finale. Liga Konferencji, super puchar dla Manchester City. Liga Konferencji dla Eintrachtu, pokonali AEK Ateny. Liga Europy dla Marsylii, więc przegraliśmy ze zwycięzcą. A Liga Mistrzów zdobywa Real Madryt, pokonując AC Milan. Czyli taki mecz Carlo Ancelottiego. 86, widzimy ocenę menedżera na sam koniec, zarząd jest na pewno zadowolony z moich wyników, ale też nie ma się co dziwić, sami widzicie, ile celów udało się spełnić i jestem z tego sezonu
całkiem zadowolony. Chociaż wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Zarząd chce kontynuować współpracę, więc następny odcinek z tej serii pojawi się na kanale już za 2 tygodnie. Za tydzień przebudowa klubu z Ekstraklasy, jakiego jeszcze nie będę zdradzał, ale mam nadzieję, że w czasie jego oglądania również będziecie się dobrze bawić. Za ten materiał bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.